wtorek, 15 października. Witam Was wszystkich serdecznie, siostry i bracia, i pozdrawiam z Ustronia. A dzisiaj towarzyszą nam słowa z drugiego rozdziału, 20 wiersza Księgi Nehemiasza i z drugiego listu świętego Pawła do Tesaloniczan, drugiego rozdziału, 16 i 17 wiersza. Bóg niebios poszczęści nam, my zaś Jego słudzy zabierzemy się do budowy. Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i dobrym słowie. Drodzy, kiedy słuchamy tych słów ze Starego Testamentu, widzimy Nehemiasza, podczaszego króla perskiego, który otrzymawszy pozwolenie króla wraz z częścią wygnańców, którzy jeszcze za czasów babilońskich trafili nad Eufrat, wrócił do Jerozolimy, żeby odbudować mury, żeby odbudować świątynię. I te słowa wypowiedział właściwie do swoich nieprzyjaciół, do tych zarządców establishmentu ówczesnego z nadania perskiego, którzy drwili z niego, którzy zastanawiali się, po co on tam w ogóle wracał, po co zostawiał dobre życie w Suzie, przebył daleką drogę do Jerozolimy i brał się za tytaniczną pracę odbudowy murów miasta. I to właśnie im Nehemiasz odpowiada: Bóg niebios poszczęści nam, my zaś Jego słudzy zabierzemy się do budowy, i dodaje, że wy nie będziecie mieć działu w Jeruzalemie. Także i my, drodzy, niekiedy w naszym życiu jesteśmy zderzani czy skonfrontowani, nie tylko kiedy gdzieś wracamy, ale także kiedy idziemy do przodu, że musimy podnosić się z ruin. Niedawno, czy właściwie cały czas, doświadczają tego powodzianie, czy to na Dolnym Śląsku, czy w pozostałych częściach dotkniętych powodzią w naszym kraju, zwłaszcza w jego południowo-zachodniej części. Trzeba dosłownie podnosić życie z ruin, ale nie zawsze jest to, i dzięki Bogu, dosłowne. Czasem, także w przenośni, po różnych trudnych sytuacjach, wydaje się, że coś legło w gruzach. Relacje, własna samoocena, coś, co nas w pewien sposób kształtowało, być może jakieś nasze bezpieczne miejsce, które nagle się zawaliło z powodu różnych okoliczności. Wtedy czasem człowiek ma ochotę w załamaniu usiąść w kucki i nic nie robić. Ale właśnie chociażby poprzez to dzisiejsze starotestamentowe słowo Bóg pokazuje nam przykład działania i Bóg przez to zachęca nas do działania, pokazując, że zawsze jest z nami. Do tego też odnoszą się słowa apostoła Pawła skierowane do chrześcijan w Tesalonikach. Bóg daje pocieszenie, daje nadzieję i On pociesza serca i utwierdza we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Bo przecież to podnoszenie z gruzów, to odbudowywanie oczywiście jest dobrym uczynkiem wtedy, kiedy robimy to dla siebie, ale także wtedy, kiedy jesteśmy gotowi wesprzeć w tym innych. Znów, w znaczeniu dosłownym, kiedy trzeba odbudowywać swój dom, swoje miejsce zamieszkania, swoje miasta i wioski podnosić po kataklizmie, ale z drugiej strony, kiedy też trzeba odbudować coś u siebie. Zatem, siostro i bracie w Chrystusie, niezależnie od tego, czy musisz coś odbudowywać w swoim życiu, być może dosłownie, czy musisz coś odbudowywać w swoim życiu w sensie metaforycznym, czy już to kiedyś robiłaś, robiłeś, czy będziesz robić, pamiętaj jedno, że w tym wszystkim nie jesteś sam, nie jesteś sama, że Bóg zawsze jest z tobą, że działa w twoim życiu poprzez Ducha Świętego i że warto jest to działanie dostrzegać, czasami może nawet odkrywać, ale przede wszystkim dostrzegać to Boże działanie w innych ludziach, w gestach pomocy, wsparcia, pocieszenia. Bo apostoł Paweł pisze też, że i my możemy pocieszać innych taką pociechą, jakiej sami doznaliśmy. Zatem i my mamy to nieść dalej. Dlatego za przykładem tego dzisiejszego Bożego Słowa zabierajmy się do budowy.
Zabierajmy się do odbudowy w swoim życiu, do pomocy w odbudowie innym. A w tym dobrym działaniu, w dobrych słowach i w dobrych uczynkach niech nas wzmacnia, utwierdza, ale przede wszystkim prowadzi nasz dobry i łaskawy Pan. Zostańcie z Bogiem. Dobrego, radosnego, błogosławionego dnia.